予定通りだな、スネーク。ブランクがあるとは思えん。待たせたな。Seria Metal Gear Solid w końcu powróci, po 6 latach nieobecności. Zapowiedzią nowych odsłon, liczba mnoga nie użyta przypadkowo, towarzyszyło sporo emocji, bo z początku nikt nie wiedział, czy będziemy mieć do czynienia z jedną grą, czy też z dwiema. Obecnie wiemy już wszystko i mamy nadzieję, że ten materiał rozwieje też wasze wątpliwości. Ground Zeroes będzie prologiem, wstępem do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Będzie w dużym skrócie rzecz ujmując mniejszym doświadczeniem, czymś w rodzaju rozbudowanego samouczka, ale przy okazji zapozna z fabułą. Akcja rozgrywa się w roku 1975, niedługo po wydarzeniach przedstawionych w odsłonie Peace Walker. Zadaniem Big Bossa, czyli Naked Snake'a, w tej chwili już jednego z założycieli organizacji Military Sam Frontiers, będzie przechwycenie agentki Paz i chłopaka imieniem Chico. Są oni przetrzymywani w placówce więziennej na Kubie. Wszystko, czego będziemy świadkami, doprowadzi ostatecznie do ataku na bazę prywatnej armii Snake'a. Bohater zapadnie w śpiączkę i wybudzi się z niej dopiero po 9 latach, ale świadkami tego będziemy już dopiero w The Phantom Pain, produkcji, której daty wydania jeszcze nie znamy. Rozgrywka w Ground Zeroes będzie przypominać tę samą z poprzednich odsłon, będzie jednak odrobinę unowocześniona. Z ust osób, które miały styczność z grą, padły porównania nowego Metal Geara do serii Splinter Cell. Podstawą nadal będzie ciche przemieszczanie się i likwidowanie wrogów po cichu oraz szeroko pojęta skradankowość. Wprowadzone zostaną jednak pewne elementy ułatwiające przygodę, na przykład możliwość dostrzegania przeciwników za przeszkodami, czy krótkie spowolnienie biegu czasu, które aktywuje się, gdy Snake'a dostrzeże przeciwnik. Oczywiście wszelkie ułatwienia będzie można wyłączyć, by cieszyć się bardziej wymagającą rozgrywką. Infiltrując bazę wroga skorzystamy z różnych gadżetów, oznaczymy na przykład pozycję wrogów korzystając z lornetki, w pewnym momencie zasiądziemy też za kierownicą samochodu, a nawet za sterami czołgu. Będziemy mieć do czynienia z otwartym światem, choć niezbyt dużym w porównaniu z tym, który otrzymamy w The Phantom Pain. Poza główną misją trwającą około 2 godzin, ukończymy też kilka zadań pobocznych. Konami poinformowało już, że w zależności od tego, jaką wersję Ground Zeroes zakupimy, otrzymamy także jeszcze jedną misję dodatkową. Posiadacze platform Sony zyskają dostęp do etapu Deja Vu, w którym wcielą się w klasycznego Snake'a wyglądającego dokładnie tak jak w pierwszej odsłonie serii. Obydwa Xboxy otrzymają natomiast misję Jamais Vu, wcielimy się w niej w Raidena z Metal Gear Rising, chociaż nie będziemy dysponować jego mieczem. Naszym zadaniem będzie po prostu wyeliminowanie wszystkich wrogich żołnierzy w jednej z baz. Misje będące dodatkami do preorderów nie będą za bardzo rozbudowane i nie zaoferują niemal żadnego znaczenia fabularnego. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes ukaże się już 20 marca na PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 oraz Xbox One. Z racji tego, że będziemy mieć do czynienia z prologiem, gra będzie kosztować nieco mniej niż inne premierowe tytuły. Czy Big Boss powróci w formie, czy fabuła dorówna poprzednim częściom? Miejmy nadzieję, bo wtedy będziemy pewni, że warto czekać na pełnoprawne Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Z chęcią poznamy waszą opinię na temat całej serii, bo trzeba przyznać, że jest to seria dosyć specyficzna. Wypowiadajcie się więc na ten temat, a ja się już pożegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach.